bo ja się rzucam na wszystko tu, wiskoza, bawełna, bambus, to, tamto, samto. Albowiem, zaiste, dorobiłam się Isagerała. Od razu mi się kojarzy z takimi chustami takich sycylijskich babci, wiecie, takich wdów mafii. Żeby życie miało smaczek, raz Isager, raz drobsiaczek. Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiowy. Witam Was serdecznie. W ostatni weekend czerwca jest na maksa upalnie, stąd właśnie ten wiatraczek tam za mną. W Krakowie jest 30 stopni dzisiaj, jutro pojutrze mają być 34, ale niech Was to nie zwiedzie. Dzisiejszy Rysiowrok nie będzie na pewno o letnich ucierkach, tylko będzie cały o zakupach. Tak, to jest ten odcinek z serii Więcej kupuję niż dzierkam, zapowiadany jeszcze w pierwszym odcinku Rysiowroga. Także zapraszam, rozgoście się. Jeśli miałyście w planie jakieś sprzątanie albo krzątanie się po domu podczas tego odcinka, to nie polecam, bo będę dużo pokazywać. Także to jest odcinek na spokojniejsze posiedzenie. Chwilę mnie nie było, byłam chora. Jeszcze chyba mój głos nie do końca jest taki, jaki był. Tak mi się wydaje, że jakoś dziwnie brzmię. Ale jestem zdrowa, więc uznałam, że nie ma sensu czekać z nowym odcinkiem. Zwłaszcza, że mi się nazbierało dużo rzeczy. I dzisiejszy odcinek będzie o targach w Dąbrowie Górniczej, czyli o Sprotfeście oraz o naszym dziewiarskim weekendzie w Pradze. Pokażę Wam, co przywiozłam z tych eskapad, co kupiłam i opowiem Wam o planach na niektóre z tych rzeczy. Niektóre kupiłam, tak wiecie, dla miecia, czyli żeby mieć, a inne po to, żeby zrobić coś konkretnego. I te, które są przeznaczone już na konkretne projekty, takie jak na przykład chusta dla mojego męża, pokażę Wam już dokładnie na projekcie, jak chcę wykorzystać ten zakup. Zapraszam. Dobra, no to cofamy się trochę w czasie, a mianowicie do maja. W maju, czyli krótko po jarmarku, który był w ostatni weekend kwietnia, wybrałyśmy się z koleżanką Małgosią, Małgo tylko nit, do Dąbrowy Górniczej. To w ogóle była eskapada ekspresowa, dlatego że ja kupiłam sobie wcześniej bilety z myślą, że pojadę na 2 godziny, kupię i wrócę. No i taki był wstępny plan, ale powiem Wam, że już sobie powiedziałyśmy na przyszły rok, nie kupujemy w ogóle innych biletów niż ten z Kraków-Katowice, bo podróż z Krakowa to jest z przesiadką, więc mamy 2 pociągi w jedną stronę i 2 pociągi w drugą. Więc na przyszły rok już słowo daję, nie kupujemy innych biletów niż te Kraków-Katowice, bo to nie ma sensu. Z 4 biletów, które miałyśmy kupione, Kraków-Katowice, Katowice-Dąbrowa i na powrót tak samo, tylko jeden pociąg był o czasie. Tylko jeden pociąg był o czasie. Cała reszta po prostu rozjechała się. Cały nasz plan ustawiony, miałyśmy się spotkać o 16 z naszą kolejną koleżanką na pizzę w Krakowie, to byłyśmy o 17:30. Żaden pociąg potem już nie był o tej godzinie, o której powinien był być. Także nasza ekspresowa eskapada w ogóle rozjechała się całkowicie. Jedyne co się udało, to zrobić zakupy w Dąbrowie. I to muszę powiedzieć, że nawet bardzo dobre zakupy, bo wracałyśmy z 6 torbami zakupów, ale nie tylko dla siebie. Miałyśmy zlecenia od koleżanek, Gosia miała od siostry, koleżanki siostry i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tak, że my się obkupiłyśmy jak dzikie, tylko miałyśmy zlecenia na różne rzeczy, mimo że to było 2 tygodnie po jarmarku, na którym i tak się obkupiłyśmy. No ale takie jest życie początkującej, przynajmniej w teksty tak to tłumaczę, że to jest życie początkującej dziewiarki, no bo ja się rzucam na wszystko tu, wiskoza, bawełna, bambus, to, tamto, samto. To się wydnie. I tak mi się wydaje, że im będę miała dłuższy staż dziewiarski, to tym będę na to tak spokojniej patrzeć, ale na razie wiecie. Rzucam na wszystko, co mi tam wpadnie w ręce. Stąd gromadzenie tych zapasów i stąd właśnie tytuł tego odcinka Więcej kupuję niż dzierkam. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie, że to jest cecha początkującej dziewiarki, ale jeśli jestem w błędzie, to możecie mnie w komentarzach z niego wyprowadzić. Więc o podróży do Dąbrowy Wam opowiedziałam. To był piękny dzień, słoneczny, ciepły. Targi odbywały się tak pieszo. Moim tempem zmierzyłyśmy 11 minut, bo chciałyśmy wrócić też pieszo na ten pociąg. No więc powiedzmy, że już naprawdę wolnym tempem to jest 15 minut spacerkiem, ale to już top. Od stacji kolejowej, także nie trzeba tam szukać żadnej komunikacji ani niczego. Targi odbywały się w Pałacu Kultury Zagłębia. No jeśli ktoś się spodziewał pałacu, tak jak moja koleżanka, to się to miało tyle z pałacem wspólnego, co Pałac Kultury i Nauki, bo to taka bryła. Także ja nie byłam zaskoczona, ale ten, kto się spodziewał naprawdę pałacyku, no to mógł być niemile zaskoczony. Aczkolwiek okolica była bardzo fajna. Obok był taki punkt też food trucków
i takie miejsce do zatrzymania się na dłużej. Na pewno w przyszłym roku tam się zatrzymamy na jakiś obiad. Bardzo dużo knajp, widziałam jakieś restauracje tajskie, nie tajskie, inne wokoło. Widziałam, że moje koleżanki, które były inną ekipą, też zjadły super takie wielkie i pysznie wyglądające zapiekanki. I właśnie tam z tych food trucków na tyłach pałacu. Także myślę, że w przyszłym roku damy sobie czas na pochillowanie na leżaczkach, na zjedzenie zapiekanki, wypicie czegoś gazowanego i na pocieszenie się tym dniem. I nie będziemy już jechać na wariata na 2 godziny z wykupionymi biletami we wszystkie strony, których się potem nie da wykorzystać, bo pociągów nie ma. Także podróż do Dąbrowy była z przygodami. Lokalizacja całkiem fajna, muszę powiedzieć. Nawet mi się podobało. W taki upalny dzień na pewno tam jest przyjemnie i chłodno w środku, bo to wszystko jest wyłożone takim, nie wiem czy to marmur, ale czymś takim wyglądającym jak marmur. Ogromne przestrzenie, wiecie, taki socreal, grube ściany, wysokie, wielkie, takie potężne, no jak Pałac Kultury i Nauki mniej więcej. I tam w środku te zimne, takie marmurowe ściany, no na pewno jest to bardzo przyjemne miejsce w środku lata, także jakby miała być kolejna fala upałów za rok w okresie targów w Dąbrowie, to myślę, że to jest bardzo przyjemne miejsce na spędzenie tego dnia. Tak tnę ten film co chwilę, bo okazało się, że mam kaszel, a myślałam, że już jestem zupełnie zdrowa, a jednak muszę co chwilę przerywać, także troszeczkę będzie pocięty ten odcinek, bo nie będę Was raczyć odgłosami. Jeśli chodzi o stoiska, to było bardzo dużo stoisk, których nie znałam. Ta powierzchnia była w tak kształt litery U, to były takie korytarze. Jeden korytarz, potem drugi i trzeci. I nie wiem, jak to się stało, ale ja nie widziałam wszystkich stoisk. Chyba te ostatnie jeszcze zachodziły za zakręt. Było bardzo wielu wystawców, u których się zatrzymałam, żeby sobie obejrzeć, bo nie znałam ich, nie widziałam nigdy i byłam ciekawa, już wcześniej sobie nawet oglądałam, więc będą wystawcy i bardzo wielu nie znałam. A mimo to nie dotarłam do wszystkich. Potem jak sobie oglądałam relacje i widziałam zdjęcia innych, to spojrzałam, gdzie to było? Nie wiem, jakim cudem, bo nie było tak bardzo wielu wystawców, ale nie dotarłam do wszystkich, czego bardzo żałuję. I to jest nauka na przyszłość. Nie dawać sobie limitu czasowego na targi, tylko obejść tyle, ile mam ochotę. Spodoba się, to się spodoba, nie spodoba, to sobie pójdę na zapiekankę. To był błąd, że nie widziałam wszystkiego, bardzo tego żałuję. Nie dotarłam też do stoiska z gadżetami, a bardzo chętnie bym sobie coś tam kupiła, jeśli chodzi o gadżety takie targowe typowo. Nawet zbieram. Z Wool Fashion mam przypinkę, z Jarmarku wiadomo torbę i ze Splot Festu niczego właśnie nie przywiozłam, bo nie dotarłam do tego stoiska. Nie wiem, jak to się stało. Ale do kogo dotarłam? Teraz Wam pokażę, co kupiłam. Zacznę od obiektu paczań wielu szydełkar tego roku, czyli od wiskozy. To jest, słuchajcie, wiskoza. Nawet ładnie się... Ona wygląda na taką perłową. Ona rzeczywiście ma połysk, ale chyba nie aż taki. To jest wiskoza z firmy, pewnie macie odwrotnie, ale przeczytam Wam, Aga Motki. Kupiłam tego 2 motki, dlatego że pani polecała na mój rozmiar, czyli XXL, taki około 46-48 góra, 2 motki. To jest 1300 metrów, 3 nitki. I pokazywała nam próbki zarówno na drutach, jak i na szydełku. I powiedziała, że może mi starczy jeden na druty, na szydełko na pewno nie. A że ja jeszcze nie wiedziałam, co będę z tego robić, no to wzięłam 2. Zwłaszcza, że kolor był bardzo ładny, wiele kolorów było dostępnych. I takie jakieś turkusowe, petrolowe, jasnoszare, nie pamiętam jakie, jakieś chyba ciemnoróżowe, takie peoniowe. Natomiast mnie urzekł ten kolor brzoskwinia, on wygląda dokładnie tak samo jak w kamerze. To jest taki jasny, z takim bardzo rozbielony, taka bardzo rozbielona brzoskwinia. Może troszeczkę wygląda na brudną, może trochę jest brudna od zewnątrz, ale wiadomo, jak się przerobi, to się wypierze i wtedy będzie piękna. Pokażę Wam, jak wygląda niteczka. Nie pamiętam, na jakie druty ta pani pokazywała nam próbki, a pamiętam, że miała na kilku rozmiarach i można było sobie porównać. Jak zacznę przerabiać tą wiskozę, no nie wyciągnę tej nitki. Może tutaj podważę. O! O tak. Mój taki domowy manikur, więc trochę pozalewane skórki mam, więc... Ale tak Wam pokażę. No, tak se widać. Jak będę to przerabiać, to po prostu napiszę do tej pani jeszcze raz, żeby mi pokazała te próbki, albo sama zrobię te próbki. Ale to jest jakaś taka cienizna, nie pamiętam, czy to na
2,5, czy jakoś. Ona miała różne kombinacje i podwójną nitką, i na 3, i na 3,5 chyba. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Już nie będę wam zmyślać. Jak będę chciała to przerobić, to po prostu napiszę do pani z Agamotków. To stoisko w ogóle ujęło mnie naprawdę za serce. Pani była super miła i to było stoisko, gdzie sprzedawała mama i córka, dorosła córka i pani mama, która była szefową tego biznesu. Bardzo fajne, bardzo sympatyczne, rodzinna firma i pani miała bardzo dużo ładnie popakowanych takich jak cukierasy, albo jak kwiatki w folię kokonków, czy motków ombre. I pytałam, czy ma jakieś bez akrylu i miała. Także nie miała ze sobą, ale mówiła, że ma na stanie. Pod każdym względem ta firma mi odpowiada. Jeszcze dostałam darmowe znaczniki i co? I chyba jakąś zniżkę? Nie pamiętam już. I tak byłam zadowolona z tego zakupu. Cieszyłam się, że dostałam wiskozę, że ona jest taka mięciutka, że ma ładny kolor. Taki właśnie twarzowy. To jest 97% wiskoza, 3% PBT. Nie wiem, co to jest. Pewnie jakaś sztuczność. Ale już te 3% to tam zniesę. Niech tam będzie. Kolor brzoskwinia. Także tak, już się nie będę więcej rozwodzić. Nie wiem, to jest jeden z tych młotków, który nie wiem na co przeznaczę. Kupiłam, bo był ładny i jest bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. Tak jak widzicie, taki odblask, to jest odblask od okna, ale ona rzeczywiście ma taki połysk takiego jedwabiu trochę, szczerze mówiąc. Takiego jedwabiu. Myślę, że to jest na pewno fajna, tańsza alternatywa jedwabiu. A propos ceny. Nie pamiętam, ile to kosztowało. Ale pamiętam, że na innym stoisku było za 45 zł, a ta była tańsza. Więc nie wiem, za ile była. Bo już pamiętam, że miałam już w rękach tamtą na drugim stoisku i tam był tylko chyba jeden albo dwa kolory. Po czym odkryłyśmy z Gosią agamotki, a jeszcze czarny był. Czarna wiskoza, jaka piękna była. Od razu mi się kojarzy z takimi chustami takich sycylijskich babci, wiecie, takich wdów mafii. Od razu widzę te takie jakieś koronkowe chusty na pogrzebie. Czarna wiskoza naprawdę wyglądała tak elegancko, taka, ja wiem, pogrzebowa chusta, ja się śmieję trochę, ale bardzo ładna i bardzo elegancka była czarna wiskoza z tej serii. Przyszłam na stoisko agamotków i było tych kolorów ciul po prostu. Do koloru, do wyboru. Wszystko było, co tam kto chciał. Jak już jesteśmy przy ładnych pastelowych kolorach, to pokażę wam, jaką kupiłam skarpetkówkę. To było naprzeciwko agamotków na stoisku, uwaga, animotki. One były vis-a-vis siebie. I kupiłam z firmy Lana Grossa skarpetkową włóczkę z napisem Klima Baumwolle, czyli klima bawełna. I to jest 45% wełna, 35% bawełna, 13% poliamid, o, 7% elite. Zawia się PBT. Czyli to jest to PBT, co było tu. Nie wiem, co to jest. Dalej. I można to prać w pralce i w 40 stopniach na druty 2,5-3 mm. I to jest Fantasy Stretch. Układa się w taki... Instagramerki zazwyczaj robią tak. I się łapie fokus, ale to chyba w jakichś profesjonalnych kamerach, a nie w moim tablecie, bo nawet jak zrobię tak, to żadnego fokusa nie ma, ale dobra, niech wam będzie. Zrobię bardzo profesjonalnie. Tak. No i co? Nic nie łapię. Dobra. No w każdym razie w takie paseczki się układa, jak tutaj widać. I kupiłam ją, uwaga, dla mojego męża. Mój mąż jest nowoczesnym mężczyzną, nie boi się różu, ani turkusu, ani niczego. Kupiłam specjalnie dla niego, z myślą o skarpetkach dla niego, na takie właśnie krótkie skarpetki typu shorties, takie wiecie, nad kostkę tylko, czy do kostki, nie takie długaśne, żeby sobie w lecie siedział w tych skarpetkach, bo to jest typ człowieka, który nawet w lecie na wieczór siedzi w skarpetkach. Więc niech sobie już tam ma, wytestuje na nim ten skład po prostu. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale to było naprawdę tanie. Kilkanaście złotych, albo maksymalnie około 20, coś takiego. To nie było nic drogiego. Było tego całe pudło i różnych kolorów. Ja wybrałam takie najbardziej delikatne, bo tam były takie bardziej lawendowe, fiolety. A myślę, że taki mu nie będzie przeszkadzał. Także nie będę wam za dużo o tym mówić. Po prostu wełna, bawełna, skarpetki na lato. I tyle. Zrobię mu wkrótce te skarpetki. Niech ma, póki lato jest. A propos skarpetek, to właśnie mu zrobiłam takie z merino i bambusem, ale to wam pokażę w następnym odcinku, które będę wam pokazywać udzielki, bo już mi się trochę zebrało.
ale ten jest konkretnie o zakupach wyjazdowych, więc tutaj zostaję z samą wanną. Ucieki będą w następnym odcinku. Jak już jesteśmy przy lecie, to kupiłam też jedwab. Uwaga, to jest, ja to nazywam jedwab za 21 zł, bo tyle kosztował motek. To jest 100% jedwab z firmy Rosarios. Nazywa się Madragoa, albo jak ja to nazywam, Mandragora. To oglądał Harry'ego Pottera, to wie. I to jest taki, kupiłam w takich dwóch kolorach. Ten wyczyściłam pani z wool lub do końca. Wzięłam ostatnie dwa motki. Dla siebie wzięłam łącznie 8 motków po 21 zł. Ale były tylko te dwa takie naturalne, kremowe. Bardzo ładny kolor. To jest taki naturalny, kremowy. To nie jest biały, to nie jest żółty. To jest taki bardzo neutralny kolor. Może nawet w kamerze może nawet troszeczkę jaśniej wygląda. O, może z tej odległości idealnie wygląda tak jak naprawdę. A to jest taki kolor kamel, taki wielbłądzi. I ponieważ tego nie było 8, to tego wzięłam jeszcze 6. Znaczy, nie było 8, a były tylko 2, więc wzięłam tych 6 z myślą o letnim topie w paseczki. O takim topie w kolorze kamela. Kamela. Tomasza Kamela. Nie, o takim topie w kolorze wielbłądzim, takim beżowym, w cieniutkie paseczki, właśnie kremowe, gdzieniegdzie. Nie mam oczywiście wzoru, nie mam jeszcze pomysłu, miałam coś tam robić, ale zmieniłam koncepcję i generalnie nie mam żadnego pomysłu. To jest 50 gramów 200 metrów na druty 2,5-3, więc wiem, że jakiś top na trójkach zrobię na pewno, a może nawet większych, pokażę wam, bo nawet sobie zrobiłam próbkę. Proszę bardzo, troszkę taki zmaltretowany już ten motek popróbkowy. Zrobiłam próbeczkę. Ona już jest po praniu i blokowaniu. Proszę bardzo, taka też troszkę zmaltretowana, bo też już się wyjeździła i wyleżała. Teraz wam pokażę. Tutaj mamy różne rodzaje, różne rozmiary drutów. Na samym dole są druty 2,75. I ta na drutach 2,75 dzielnika jest zbita, nic nie prześwituje. Do pierwszego znacznika, do żółtego jest 2,75. Między żółtym a pomarańczowym jest trójeczka i ona się w sumie niewiele różni, może odrobinkę, jest mniej zbita, już na 2,75 to tam nic nie będzie prześwitywać, absolutnie nic. Na trójce już jest taka bardziej fruwająca, a tutaj mamy na samej górze, powyżej pomarańczowego znacznika, 3,75. Akurat nie miałam drutów 3,5, mam 3,75 i ja w takich dzieninach letnich nie mam za bardzo problemu z tym, żeby one prześwitywały. Więc próbeczka na 3,75 spoko nawet jest. Pokażę wam z drugiej strony. Nie, może niektórzy lubią widzieć od lewej. O, tutaj chyba widać większą różnicę na tej stronie. Tutaj jest na 3,75 i jest, no jest jakiś tam minimalny prześwit. Natomiast jak ja lubię mieć dziurki i lubię mieć przewiew, to nawet chyba na czwórkach by mi nie przeszkodziło, żeby robić. Aczkolwiek na 2,75 i na trójkach jest taka najbardziej schludna, taka idealna. Także zależnie od tego, czy dopadnę, jaki dopadnę wzór, chciałabym taki, żeby od razu zakładał paseczki, bo ja nie jestem taką wytrawną dziewiaką, żeby tam kombinować, liczyć to, tamto. Bo jakieś randomowe paski, no to każdy umie zrobić, ale żeby to jeszcze jakoś ładnie się wkomponowało, to może znajdę jakiś fajny wzorek, ale na razie nie teraz. Znaczy zrobiłam tą próbkę, już miałam to robić, ale jeśli macie pomysł, albo znacie jakiś wzór, najlepiej na top bez rękawów, najlepiej na bluzkę bez rękawów, albo z krótkim rękawem maksymalnie, ale raczej bez rękawów, ale z kolei nie na takich cienkich sznureczkach, tylko na takich ramionczkach. Nie muszą być aż takie grube, mogą być trochę cieńsze, ale żeby to nie były takie cieniutkie sznureczki, cieńsze od ramionczek Stanika, to chętnie przyjmę propozycję. Jeśli znacie taki wzór w cienkie paseczki, to znaczy, że większe partie koloru są przecinane cienkimi paseczkami. Czyli jest cienki paseczek, grubsza warstwa koloru, cienki paseczek, grubsza warstwa koloru. To chętnie przyjmę wasze propozycje na wzór. Jeśli ktoś akurat, nie wiem, akurat jest w posiadaniu, zna, widział albo obserwuje kogoś, kto coś takiego robił, to chętnie. To piszcie tam w komentarzu. Co powiem jeszcze o tym jedwabiu? On nie jest w ogóle śliski, ale jest bardzo przyjemny w dotyku. Jak to jedwab? Tylko on jest zupełnie matowy. Zupełnie matowy, jest taki mięciutki. Na pewno będzie się to cudownie nosić w taki dzień jak dzisiaj. Czy jutro, te 34 stopnie, to będzie idealna dzielnina. Po prostu idealna.
Natomiast to nie jest ten taki śliski, luksusowy jedwabik. Także tak wygląda próbeczka. No. Też bardzo twarzowy kolor. I też koleżanka z kolei, Małgosia, chciała dla siebie wziąć ten, ale ja jej podebrałam i te kremowe, i te, i w końcu ona kupiła jakieś chyba ciemnozielone, jeśli dobrze kojarzę, ten jedwab. I to było w sklepie Woolloop. To było w ogóle, to było stoisko, przy którym spotkałam chyba wszystkie osoby z Krakowa, jakie tam były. Przynajmniej w tym slocie czasowym. Bo i Joanna Klikawka tam się odnalazła, i Ania Duke, i Agnieszka z Krakowa od nas. Ja już nie pamiętam, kto tam był, ale powiem wam, że w Dąbrowie Górniczej na targach spotkałam więcej osób z Krakowa niż na jarmarku. Po prostu na jarmarku było co innego do roboty i inne rzeczy tam robiłam. A tutaj sobie tak pochodziłyśmy i akurat tak się stało, że przy stoisku Woolloop się po prostu znalazł Kraków nagle. Także bardzo fajnie tam było. Bardzo fajnie, wiecie, tak sobie pójść bez żadnych zobowiązań, pooglądać, coś kupić i nagle bum, jeden znajomy, drugi, trzeci, czwarty. No. Bardzo, bardzo dobrze wspominam w ogóle to stoisko, bo bardzo sympatycznie tam było. I ci Państwo byli sympatyczni i właśnie wszystkie osoby, które tam przychodziły, których już dawno nie widziałam i cieszyłam się, że je widzę. Tyle o jedwabiu. Pamiętacie, jedwab za 21 zł. Także deal życia, słuchajcie. Jeśli ktoś z Was jeszcze szuka jedwabiu na ten rok, to zapraszam do Woolloopa. I to nie jest współpraca, w ogóle zapomniałam powiedzieć, że wszystko, co Wam pokażę w tym filmie, to kupiłam za swoje, więc to nie będą żadne reklamy sponsorowane, tylko Wam pokażę po prostu, na co wydałam swoje własne. Ostatnim włóczkowym stoiskiem, które odwiedziłam i na którym się obkupiłam jak dzika, to było Dai Dai Dan. I oczywiście przeryłam tam kosz z przycenami. Znalazłam sobie, tutaj Wam pokazuję tylko 4, ale kupiłam ich aż 6. Z myślą o właśnie moim rozmiarze. Kupiłam 6 moteczków. Włóczki, która się nazywa Jaka Deluxe. To były motki przecenione. Musiałam sobie z pomocą pana z Dai Dai Dan wygrzebać motki z tego samego farbowania, bo były też z innego troszeczkę inne. I tutaj mamy tak, 50% jak i 50% superwash merino. 50 gramów, 200 metrów. No i żeby to było 200, 400, 600, 800 i tam jeszcze 400, 1200 metrów. Tak, 1200 plus te 20, to tam jeszcze pewnie jest 1300 będzie. I nie wiem, co z tego zrobię, ale bardzo lubię ten kolor. On jest troszeczkę bardziej zielony w rzeczywistości. Teraz zastanawiam, czy... No nie, no nie ma opcji, żeby ta kamera oddała ten kolor. Ja już mam mohair z Dai Dai Dan, tylko że jeden pojedynczy, kiedyś wygrzebany właśnie na Wool Fashion chyba, w wiaderku Dai Dai Dan. I to jest taki kolor grey yellow. Ja już Wam pokazywałam mohair w tym kolorze w odcinku z Wool Fashion z wiosny tego roku. I ten kolor to jest taki żółty właśnie. Taki, nie to zielony, nie to żółty, tylko taki coś po środku. Bardzo ładny, mi akurat ten kolor bardzo pasuje. Że przykładanie do twarzy z makijażem to takie średnio celowe, już o tym mówiłam, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że ten kolor mi bardzo pasuje. Nie wiem jeszcze co zrobię, bo 1300 metrów nie wiem na co mi starczy, ale pamiętam, że wybierałam z koleżanką, która się zna i mówiła, że wystarczy już na coś. I to będzie coś ciepłego, ale cienkiego. No na pewno coś na body, tak? Nie wiem co mi z tego wyjdzie, zobaczymy. Natomiast te mofteczki jeszcze nie przewinięte, są tak mięciutkie, takie delikatne, takie cieplutkie. No nie jest to najlepsze włókno na dzisiaj, ale mimo wszystko powiem Wam, że bardzo przyjemne są. Nie wiem, czy da się pokazać miękkość w kamerze, ale one są bardzo, bardzo... Czekajcie, zrobię jak instagramerki. Działa? Gdzie tam? Nic nie działa. O, może tak? Przepiękny jest ten kolor. Nie przewijałam tego specjalnie, żeby Wam pokazać. Teraz Wam mogę pokazać. Troszeczkę roztrzepiemy. Nie wiem, kto pokazywał w internecie, że przed przewijaniem trzeba troszeczkę roztrzepać. Coś próbować. I teraz Wam. I kupiłam 6 motków tego i to było po, żeby teraz nie skłamać, 35 albo 39 zł.
To było w takim wiaderku ostatnie sztuki. Tam było naprawdę wiele różnych kolorów i różnych motków. Pamiętam, że jeszcze był taki ładny fuksjowy mohair. Przepiękny i bardzo delikatny się wydawał. Taki fuksjowy, no przecudowny. Ale sobie pomyślałam, co ja zrobię z jednym motkiem moheru fuksjowego. Zwłaszcza, że nie mam innych włóczek w tym kolorze. Odłożyłam, wzięłam coś na konkretny projekt. Do tego pan z Dajdajdan dorzucił nam, mówię, bo Kosia też kupowała, jeszcze dla koleżanki kupowałyśmy, to już w ogóle. Dorzucił nam guziki, całą garść guzików i ja sobie wybrałam takie właśnie żółte serduszka. Takie właśnie w takim kolorze, takim żółto-zielonym w kierunku miodowego. I mam chyba 4 albo 5 właśnie guzików serduszek drewnianych w takim kolorze spójnym z tym. Może na jakiś kartiganik wystarczy, albo może na kamizelkę, albo coś w tym stylu. Zobaczymy. Myślę, że jakby było więcej tych motków, to bym jeszcze więcej kupiła. Tak, dla pewności, żeby było na mój rozmiar. Ale pozostałe motki, jakie zostały tam w tym wiaderku wtedy o tamtej godzinie, bo to też nie było zaraz na początku na otwarciu, były już z innej partii i miały ewidentnie inny kolor. Także mimo tej samej nazwy wyglądały zgoła inaczej. Jeśli chodzi o Dąbrowę Górniczą, to jest koniec. To zaczynamy teraz z drugą eskapadą. W pierwszy weekend czerwca wybrałyśmy się z Moniką z grupy krakowskiej oraz Małgosią, tylko nit, na wypad papski do Pragi z okazji urodzin Moniki. Monika miała takie marzenie, żeby spędzić kilka dni w Pradze i wybrałyśmy się na taki babski, urodzinowo-dziewiarski wypad pociągiem z Krakowa, bezpośrednio z centrum Krakowa do centrum Pragi. Każda z nas już była wcześniej w Pradze, więc wiedziałyśmy, co chcemy zobaczyć, czego nigdy nie widziałyśmy, ale też dałyśmy sobie taki luz na szwendanie się i oczywiście na odwiedziny dwóch sklepów. Ten sklep nazywa się Woolpoint. To był pierwszy sklep, który odwiedziłyśmy. Ten sklep odwiedziłyśmy z polecenia Marty z kanału Hadankiu. Także dzięki, Marta. Dzięki Tobie obkupiłyśmy się w tym sklepie. I teraz Wam pokażę, co tam kupiłam. Osoby, które oglądają mnie od początku, wiedzą, że był taki odcinek z planami dziewiarskimi i tam jest konkurs, który można było do końca wtedy miesiąca obstawiać ilość zrobionych przeze mnie udzielków na cały rok. I ja przez cały rok zbieram nagrody dla tej osoby, która wygra, a nie wiemy, kto wygra, bo ja sama nie wiem, ile zrobię tych udzielków. Okaże się 31 grudnia. Niemniej jednak przez cały rok dzielnie zbieram nagrody do tego rozdania. Z każdego wyjazdu, z targów, z jakiejś okazji przywożę coś. W następnym odcinku pokażę Wam, co już nazbierałam, bo minęło pół roku i pół tego woreczka już się wypełniło i chciałabym, żebyście wiedzieli mniej więcej, co Was czeka, a ja przez kolejne pół roku też będę podczas różnych okazji jeszcze dopełniać ten woreczek. No i to jest rzecz, która właśnie wyląduje w tym woreczku. To jest włóczka, która jest farmowana w Czechach. Zależało mi właśnie na czymś lokalnym, nie z owieczek czeskich, aczkolwiek taka też była tylko w drugim sklepie. Extra Fine Merino, Made in Czech Republic, tak jest napisane, czyli to jest po prostu farbowane. Zoo Fibers, Need Happens, jak Shit Happens, nie to fajna gra słów, jak Shit Happens, tu się jest napisane, nie zobaczę tego, czy to coś daje w ogóle ta ręka? Nie sądzę. W każdym razie jest napisane Need Happens. Bardzo mi się podoba tak teraz słów. Tutaj mamy grubość worsted, czyli 115 gramów, 200 metrów. Kolor nazywa się Andrew, czyli Andrzej. I jest taki fioletowo-niebiesko-żółty. Tutaj jest ciemniejszy fiolet. Tutaj nawet jakieś takie róże gdzieniegdzie. Oczywiście żółty i taki jakiś bladotrupi niebieski. Tak mówię, bo ja nie lubię takich kolorów. To znaczy, nawet jakbym lubiła, to te kolory są po prostu dramatyczne dla mnie przy moim typie urody, bo to jest dokładnie kolor moich sińców pod oczami. Ale szczerze, w tej paczce z nagrodami są tak różne rzeczy, że niezależnie jaki typ urody prezentuje ta osoba, która wygra, to myślę, że jej się przyda to choćby nawet dla robienia dla bliskich, bo ja tam kupuję po prostu od sasa do lasa rzeczy. Nie ma tak, że na przykład są tylko te, co ja lubię, bo jak ja bym kupowała te, co ja lubię, no to była paczka dla mnie, a nie dla kogoś. Więc ja nie kupuję samych pomarańczowych, rudych i tak dalej, tylko staram się wybierać różne. A tę wzięłam, bo już był jeden z ostatnich motków, a bardzo mi zależało na czeskiej produkcji. I trochę nie miałam wyboru kolorystycznego, ale teraz się cieszę, bo właśnie jest ryzyko, że wzięłabym znowu coś pomarańczowo-czerwonego albo coś w tym stylu. A ostatnią skarpetkową, oczywiście chciałam też skarpetkową, Monika mi podebrała.
Także Monia wzięła ostatnią skarpetkową. W ogóle ten sklep był jakiś taki przetrzewiony, ale tam był wcześniej długi weekend. I nie wiem, czy inne turystki nie najechały tego sklepu, bo tam w niektórych miejscach, to mówię, Monia wzięła ostatnią skarpetkówkę z tej firmy. Nawet nie wiem, jakie inne były kolory. I ja wzięłam jedną z ostatnich chyba dwóch albo trzech w grubości worsted. Kilka czynników niezależnych ode mnie zdecydowało, że wzięłam akurat ten motek, a nie inny. Mam nadzieję, że osobie, która wygra, będzie się podobał. A jak nie, to zrobi coś dla kogoś, komu się będzie podobało. Tak, odsuwam kawałeczek etykietkę, bo tutaj jeszcze jest taki ciemniejszy żółty. A nie widziałam tego wcześniej. Proszę. I tak to się prezentuje. I to leci do paczki, a zawartość paczki pokażę Wam na półmetku, czyli w następnym odcinku. I teraz, słuchajcie, nawiązuję do ostatniego odcinka, albowiem zaiste dorobiłam się Isagera. Oczywiście, że z wyprzedaży. Hello! W sklepie Woolpoint był ostatni kolor i ostatnie dwa motki. Włóczki, która się nazywa Spini. Ona jest dość cząstka. To jest 100% wełna owcza. Kolor numer 4. To jest taki jodłowy kolor. I to jest ta włóczka, o której mówiła Kasia z Międzygrutami, że zgodnie z informacją od producenta, ona może się kosić przerabiana jerseyem bez dodatku innej włóczki. I chyba w okrążeniach. Może coś nakombinowałam. W każdym razie ona może się kosić i zalecane jest do niej dodanie czegoś, na przykład alpaki przez producenta. A ja właśnie mam taką alpacinę czekającą na inspirację. I tam ta alpaka, kupiona w Biferno na targach we Wrocławiu zimą tamtego roku, jest w kolorze białym z zielonym i czerwonym. Takim dla mnie trochę świątecznym. I sobie pomyślałam, że na tej jodłowej bazie będzie super wyglądać. I to musi być ubranie, nie wiem jakie. To jest w ogóle 100 gramów 600 metrów, chciałam wam powiedzieć, w każdym. Czyli mam 1200 metrów. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale bardzo ładny jest ten kolor. Nie wiem, co jeszcze z tego zrobię, ale na pewno... Co to jest? O Boże. Kawałek kartonu. Myślałam, że mam mola, że ten... Jezu. Zawał murowany. Myślałam, że to była jakaś larwa mola, taka już po wykluciu to, co zostaje. Uf, a to był kawałek jakiegoś papieru w takim beżowym kolorze. Dobra, było, minęło. I to oczywiście królowa, hashtag królowa wyprzedaży, bo to było obniżone o 30%. Finalnie za motek wyszło 50 zł na polskie. Także 50 i 50 razem 100, 1200 metrów takiej trochę szorstkawej wełenki. Z bliska światło tak daje, że ona jest jakaś taka rozbielona. Ten kolor w rzeczywistości prezentuje się w ten sposób. Tak jak napisałam pod rolką Agnieszki Kuczyńskiej. Żeby życie miało smaczek, raz Isager, raz dropsiaczek. A propos dropsa, to właśnie skończyłam z jego top i będzie w następnym odcinku. Nie jestem gołosłowna, mam Isagera i też mam dropsa. Teraz będzie, słuchajcie, kolor ciasteczko prosto z piekła. Kupiłam dwa takie motki. Koleżanki mi na dniu dziergania, podczas gdy ja odwalałam konferansjerkę, przewinęły to. To są niby dwa takie same, ale to jest ręcznie farbowane, mimo że nie z małej manufaktury, tylko z firmy Urth Yarns Merino. Już Wam czytam, co to jest i zaraz Wam powiem, na co. To jest jedyna rzecz, którą wiem, na co przeznaczę. Unik, czy une? Unik chyba. Pokazywałam Wam, jak byłam na Wool Fashion, to kupiłam sobie takie skarpetki, które się układają w paseczki tygrysie, jak łapki. I to właśnie było z firmy Urth Yarns. Zobaczyłam całą ścianę w drugim sklepie w Pradze. I to był sklep, który wynalazłam w Googlach i nazywa się Yarn Queen. I jeśli ktoś się wybiera, to proponuję najpierw sprawdzić godzinę otwarcia, bo on każdego dnia inaczej pracuje. I nawet do takich godzin jakichś krótkich, typu 12-13. Także jeśli ktoś się wybiera na taki trip do Pragi, to od razu mówię, że Yarn Queen jest spoko, tylko jest daleko od centrum. Trzeba tam dojechać. My jechałyśmy Uberem we 3. Ale ma bardzo ciekawy asortyment. Zwłaszcza skarpetek ma po prostu potąd tych wszystkich opali, grundli i tego wszystkiego innego. Także skarpeciary tam będą w siódmym niebie. Ja już żałuję, że sobie nie wzięłam, bo tam była taka włóczka. Znajdę zdjęcie i Wam to pokażę. Która się układała. To była taka seria chyba z opala.
owoce. I bardzo fajne to było. I tak teraz z perspektywy czasu to żałuję, że nie wzięłam tej takiej jakiejś różowo-zielonej, bo ta arbuzowa mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała. No bo taka różowo-zielona, w takie jakieś czarne kropeczki, które przypominają pestki arbuza na różowym tle. Bardzo fajna. Niemniej jednak, oprócz skarpetek, było mnóstwo ciekawych marek. Właśnie była ściana Urtiac. I wzięłam sobie, teraz już w końcu dochodzę do sedna. Wzięłam sobie Unique Worsted Hand-Dyed Self-Striping Merino Yarn. Czyli ręcznie farbowane i układające się w takie paseczki. Nie miałam zielonego pojęcia, jak to się ułoży, ale znalazłam zdjęcie na stronie producenta i tu Wam właśnie pokazuję. Urzekł mnie totalnie w precelku ten kolor. Mam je dwa. Jak zobaczyłam ten kolor, to mówię, no nie, to taki piekielny ogień. No taki po prostu, prosto z piekła. No zobaczcie. Jest taki, to nie jest czarny. To jest taki niedofarbowany czarny. Z przewilkami białego. Taki, nie wiem, ktoś to nazwał, jeśli dobrze podsłuchałam, węglowym? Ale ja się nie znam na kolorach i nie wiem, co by to miało oznaczać. Że taki czarny, ale nie do końca czarny może? Jest czerwony, jest pomarańczowy, jest taki rudy, gdzie niegdzie jest też brązowy, ale czasami ten brązowy miesza się z tym rudym i wychodzi taki ceglasty. Bardzo ładnie. Tutaj się wydaje, że jest więcej tego czerwonego, ale to po prostu jest kwestia zwinięcia, tak mi się wydaje. Bo jak odwrócę z drugiej strony... O, tu już zaczyna troszeczkę rozwalać. Przepiękny jest ten kolor. A dlaczego tak się nim rajcuję? Dlatego, że wybrałam go na chustę Honeycomb dla mojego męża. Teraz Wam coś opowiem. Mój mąż, jak zobaczył moją chustę z plastrów miodu, już w trakcie robienia mówił, że jest super. Ale jak zobaczył, jak robiłam, sięgam w tym momencie po książkę Stevena Westa. Powinno się łatwo otworzyć, bo już jest rozgnieciona. Już jest rozgnieciona po prostu na tym wzorze. Gdzie są te duże? O, jest. Mój mąż, jak zobaczył ten kolor, to powiedział, chcę to. Ale jak mu powiedziałam, ile kosztuje bilum, to już ostudził, że tak powiem, zapały. Ja mu powiedziałam, że nie będę mu robić z biluma, bo to jest po prostu za drogie. I że kupię mu coś innego. On mówi, no dobra, ale ja bym chciał takie. No ja tak zobaczyłam te motki, pomyślałam, że to jest na maksa podobne przecież. No zobaczcie. Nie? Czy tylko mi się tak wydaje, że to jest podobne? Proszę bardzo. Nie no, według mnie jest podobne. I pokazałam mu to, a on mówi, nie no, ale ja to chciałam takie. Mówię, dobra, nie denerwuj mnie. Zrobię ci i zobaczysz, że będzie super. Zwłaszcza, że ja nie miałam pojęcia, jak się układają te kolory. Ale właśnie teraz przed nagrywaniem tego odcinka znalazłam zdjęcie. No i okazuje się, że każdy z tych kolorów, pomarańczowy, czerwony, brązowy, jest rozdzielony paskiem tego takiego czarnego, nie do końca czarnego. I to naprawdę super wygląda. I ja bym chciała, żeby to były środki tych plasterków. Ale nie będę robić tej, dlatego że nie mam dokładnej ilości wełny. Mam ograniczoną ilość, mam dwa motki. A ta chusta ma taką konstrukcję, że się zaczyna od największego boku i nie ma bata, musi ci starczyć. Musisz mieć tyle, żeby ci starczyło, bo inaczej ci wyjdzie trapez zamiast trójkątu. Bo zaczyna ma od największego, się zwęża, zwęża, zwęża. No i jak mi zabraknie wełny, to co? No to wyjdzie trapez, tak? No nie może tak być. I radą na to jest ten mniejszy. Tutaj oczywiście są jakieś takie wściekłe kolory w stylu Stevena Westa, ale może... Dobra, może to zdjęcie najlepiej pokażę. Ta chusta z kolei wygląda bardzo podobnie do tamtej. Różni się tylko rozmiarem plasterków w środku. Bo tamte plasterki mają określoną liczbę oczek i według mnie te plasterki mają chyba o 3 oczka mniej niż tamte. Ale robi się od drugiego boku. Robi się od czubka. Od tego czubka, który ma jeden plasterek chyba. Jeden czy tam półtora. I po prostu można robić ją i robić tak długo, jak nam starczy wełny. Tak długo, jak mi starczy tych środków, tak długo będę robić tą chustę. Dlatego właśnie będę robić tę małą. Myślę, że mój mąż w ogóle nie zauważył różnicy. Bo jemu się bardzo podoba ta z dużymi plastrami miodu, ale tam trzeba mieć zabezpieczoną włóczkę. Odkładam książkę. Biorę jeszcze raz do ręki te motki. Postanowiłam, że to będą środki, a te przestrzenie między plasterkami, te obwódki, zrobię z koloru takiego czarnego, czarnego. Takiego, wiecie, nie takiego niedofarbowanego,
tylko takiego mocnego, najczarniejszej czerni. Tak się teraz zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tym pomyśle. Może macie lepsze pomysły, bo ja nie mam koniecznie wyobrażenia o tym, jak coś będzie wyglądać już w takiej fazie finalnej. Dlatego, jeśli macie lepszy pomysł, co by mogło stanowić obwódki plastrów, jaki kolor, to się ze mną podzielcie, bo ja chętnie przeczytam, jakie macie pomysły inne. Chciałabym, żeby to było kolorami zbliżone do tego głównego zdjęcia, czyli takiego miodowo-winno-czarnego. Gama kolorystyczna bardzo się spodobała mojemu mężowi. On bardzo chciałby mieć tę chustę i ja myślę, że zrobię mu ją po prostu pod choinkę. Na prezent, no, zwyczajnie. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobały moje zakupy. Jakbyście miały jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. A w następnym odcinku pokażę Wam, co ostatnio wycierkałam, bo troszkę mi się nazbierało. I pokażę Wam zawartość nagrody na półmetku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysiofra.